Siema YouTube. Dawno mnie nie było. No sobie przez 2 tygodnie nawet nie dotknąłem kamery. W sensie jakby nic nie nagrywałem. I totalnie ta przerwa była mi potrzebna. Musiałem to zrobić, bo po całym listopadzie daily byłem po prostu wymordowany. Ale wszystko git jest, wszystko jest ogarnięte. Można wracać na właściwe tory i zapierdalać. Jest ogólnie 6:20. Wstałem o 4:50 jakoś. Nie mogłem w ogóle spać. Jakoś wczoraj byłem senny, a jak się położyłem do łóżka, to mi się odechciało spać. Jeszcze tam się z kotem mordowaliśmy, bo tak on tak raz z nami śpi, raz nie śpi na razie. Bo czasami jest niegrzeczny, to nie śpi. Jak jest grzeczny, to śpi. Jeszcze katarek miał. Jakiś taki, nie wiem, byłem niespokojny, rozbudzony, gorąco mi było w ogóle. Spałem z 3 godziny może dzisiaj, może 3,5. Ale to nam nie przeszkodzi powypierdalać trochę stówki na klatkę. Jak nie pójdzie na 12 razy, to chuj mi w dupę. Stówka łatwiutka, jak twoja matka. Nie żartuję, pozdrów ją. A już tak całkiem serio, stówka bardzo lekka. Nie wiem, jakoś tak, miałem jakąś taką stagnację, że ta stówka szła na 10, 12 razy, może 13. A już od jakiegoś czasu, co podejdę, troje pytań się powtórzę, nie? Nawet jak mam przerwę, nie wiem, 2-3 tygodnie, chuj, 15. Także lecimy 110. Dzień dobry wszystkim. Święta, święta i po świętach. Właśnie dzisiaj jest pierwszy dzień no, po świętach, wtorek 27. Trochę czasu minęło tamtego nagrania, no ale nie chciałem się nagrywać. Zrobiliśmy zakupy poświąteczne, bo mieliśmy pustą lodówkę. No to wiecie jak jest, jakby z myślą, że jedziemy zaraz do rodziców, to się nic nie kupowało, tylko tak się żyło z tego co było, bo żeby po prostu tego nie zostawiać w lodówce, także musieliśmy zrobić duże zakupy i wydaliśmy rekordową sumę w Lidlu, jaką jest prawie 800 zł. Ale kupiliśmy sporo i też kupiliśmy sporo chemii. A to też kosztuje jakieś tam kostki do zmywarki, wiecie o co chodzi. Także, co my tutaj mamy? Większość rzeczy już tutaj pokazywałem, także szybko omówię. Mleko, migdały owsiane, nie migdałowe, owsiane i zwykłe. Owoce, tam jakieś borówki, pomarańcze, kiwi, cebula. Owoce, cebula. Tak. Bo jak jesteś Polakiem, to cebula jest owocem. Tak, jest jak jabłko. Co ciekawe, kupiliśmy na przykład imbir. To jest inna rzecz. Niecodzienna, dlatego że ja się myślałem, że będziemy robić szoty imbirowe na odporność. Właśnie z pomarańczą, z imbirem. Z cynką, o kurkumy nie kupiliśmy. No kurkumy to się kupi jeszcze. No, także to jest taka powiedzmy nowość, której tutaj normalnie nie było. Nie wiem czy wam pokazywałem pince. Ale to jest zajebista opcja, jak macie ochotę właśnie na przykład na pizzę. Dlatego że po pierwsze ona ma w ogóle zajebisty skład, od tego zacznijmy.
Więc to nie jest, oprócz tego, że po prostu ma spoko makro, no to po prostu jest bardzo czysty skład i łatwo po prostu to wliczyć w makro. I wtedy możecie zrobić właśnie pizzę po swojemu. On to jest 230 gramów. Kurczakiem, z mozzarellą, light, z warzywami. Dokładnie, możecie zrobić zwykłą pizzę, możecie zrobić bardziej taką fit pizzę, więc to jest mega spoko opcja. Jak czegoś fajnego właśnie takiego szukacie na szybko, czy tam, żeby po prostu było smaczne. Można nie tak na szybko, ale żeby było smaczne przede wszystkim. Co jeszcze? Kuleczki ziemniaczane. Ostatnio się przerzuciliśmy właśnie z frytek na kuleczki, jak jemy coś. Dużo krewetek. Tutaj mamy warzywka do woka, to już wam też pokazywałem przepisik, tak żeby to teraz zapakujemy, coś wymyślimy do jedzenia. A tutaj Rola czeka się miska z jedzeniem na pełni. Update kotkowy. Czy kotek urósł? Na pewno urósł. A jest taki marudny dzisiaj. Nie. Nie, też tu siły wkładasz. Mam w końcu swoje biuro, także mogę zacząć pracować na pełen rozpierdol z takim ekranem. Powiem wam, że przesiadka z 16 cali na 27 robi robotę i cieszę się bardzo z tego biurka właśnie stojącego, że będę mógł sobie po prostu na stojąco popracować czasami, bo to wiadomo, nie będę też stał cały czas, ale tak po prostu sobie wymieniał, że wiecie, trochę postoję, trochę posiedzę. Lepiej mi to wpłynie na plecy i myślę, że po prostu ta robota będzie lepsza, a będzie to potrzebne, bo następny rok zapowiada się. Ale o tym, co w następnym roku, to będzie innym razem, nie dzisiaj. Teraz wam właśnie chcę powiedzieć, że na kanał z mojej perspektywy wleciał pierwszy film po dwuletniej przerwie, dosłownie 2 lata, nic tam nie wrzucałem. Straciłem monetyzację przez to, ale trudno. Wrzuciłem tam właśnie film a propos tego, jak sobie planować rok. Jak ja to robię, jakich narzędzi używam, jakie na przykład aplikacje będę teraz testował do organizacji czasu chociażby. Także serdecznie zapraszam na właśnie tamten kanał, gdzie też w tym roku już wam mówię, ile filmów się pojawi. Dlatego, że już sobie to zapisałem. Pojawi się tam ponad 30 filmów. Zapisane mam 34, bo wiem, że no tyle na pewno chcę nagrać. Może więcej, może... Mniej nie, ale jakby tyle chcę nagrać, więc tyle filmów się pojawi, więc średnio będzie się pojawiał film powiedzmy raz na 2 tygodnie, 2 filmy w miesiącu, także serdecznie zapraszam. Będą tam przede wszystkim odcinki a propos rozwoju osobistego, a propos właśnie takich tematów powiedzmy no nie fitnessowych, ale związanych też z powiedzmy zdrowym, dobrym trybem życia i będą też tam recenzje książek. Wraz z takimi wartościami, jakby, co można wyciągnąć z książki, nie? Że będę po prostu bierał jakąś książkę, którą przeczytałem, która mi się spodobała, będę ją mniej więcej omawiał, co właśnie można z niej wynieść i oczywiście, czy warto ją przeczytać, no ale będę tylko nagrywał o książkach, które według mnie warto. Wróciliśmy ze spacerku, także już trochę kroczków narobionych, popracowane trochę, teraz przerwa na jedzenie, właśnie tutaj robią się ziemniaczki. W piekarniku tutaj Rolo wcina, się budził i od razu jedzonko i robię właśnie, no mówię, te airfryerze, ziemniaczki się już robią, teraz będę smażył kurczaka, ale najpierw dokończę robić sałatkę, surówkę z czerwonej kapusty, szalotki i marchewki, także nic tutaj nie jest jakoś wykwintnego i trudnego, ale jest dobre. I są warzywka, także warzywa tutaj do michy. No, to mi się zrobiło. Trochę mi się tego zrobiło, mówię. Nie zaczniesz szalotką sobie. Co? Czerwoną cebulę się daje do surowych tych. A co za różnica? No, duża. Napiszcie w komentarzu, co za różnica. No jest delikatniejszy smaku. No. Ja nie chcę delikatniejszego smaku. A ja chcę hardkorowe, ja robię, ja decyduję. I teraz... Już sobie nagrywam, ja też decyduję, że nie nagrywam. I teraz... gwóźdź programu, czyli majonez light.
I gwóźdź do waszej trumny. Tak. Czyli majonez. Hellmann's Light. I teraz będzie, dlaczego nie kieliński, tak, dlaczego nie minę? W ogóle dlaczego zacznijmy tego, że dlaczego light, nie? Jakby odpierdol się od majonezu, chłopie. Chłopie! To jak ktoś nie lubi warzyw, to jest dobra opcja, bo wiecie, te warzywa mają prawie 0 kalorii, majonez ma sporo kalorii, więc łącznie ta cała micha ma no niecałe 200 kalorii, mamy tutaj 400 gramów jedzenia. To nie są żarty, to nie są ćwiczenia. A jeszcze trochę soku z cytryny i też nie mam prawdziwej cytryny nawet. Taki jestem zły, niedobry. Jest zrobione. Jest dobre. Jest zrobione. A kurczaka to normalnie usmażę z przyprawami do kurczaka na oliwie, także nie ma co tutaj wycudaczać. Także zaraz zobaczycie gotowy posiłek, jak wygląda. Ja się doczułeś nagrywać. No. Niektórym kotom przeszkadza jedzenie i nie chcą wszystkiego jeść, a naszemu kotu właśnie ogarnąłem, że przeszkadzała miska. Miał na to leży jako jedzenie. Miał wywalony. Patrzył na to jedzenie, patrzył na mnie, miałczał. Jakby nie wiedziałem, o co mu chodzi. Nie chciał tego jeść, ja mu podkładałem to po prostu pod ryjka, żeby sobie powąchał. Nie, nie ruszył. I widziałem tak z ciekawości kawałek tego jedzenia mu na podłogę. Położyłem i zaczął to jeść. I teraz całe to jedzenie z tego talerzyka dałem mu na podłogę i normalnie wszystko teraz wcina, nie? No patrz, jak wcina. Rolo, czemu musisz z podłogi jeść, co? O co ci chodzi? Powiedz nam. O co ci chodzi? Także możecie napisać w komentarzu, z jakich misek jedzą wasze koty. Zróbcie jakieś rekomendacje miski dla kota na jedzenie. Szukasz suplementu? To świetnie się składa, bo na sklepie SFD kupisz kreatynę, krople z witaminą D, odżywkę białkową, proteinowe praliny, adaptogeny, kawę z większą zawartością kofeiny, sól himalajską, kolagen, tłuszcz w sprayu. A na to wszystko z kodem Szmeksy czeka na ciebie rabat 10%. Sklep SFD i All Nutrition. Usiądziemy i omówimy dzisiaj plan treningowy mój, który trenuję już od powiedzmy paru tygodni. I właśnie pokażę, jak to u mnie wygląda. Może ktoś się czymś zainspiruje, może się czegoś dowiecie z tego. Ogólnie nie ma tutaj nic tak naprawdę nadzwyczajnego. Także teraz plan się wyświetla wam tutaj i sobie po prostu po kolei omówimy. Jak widzicie, jest to push, pull i jest to z trzema wariacjami, zarówno push, jak i pulla, czyli powiedzmy sześciodniowy. I tu od razu chcę powiedzieć, że ja nie trenuję 6 razy w tygodniu, tylko zazwyczaj 4. Czemu jest akurat taki podział, jaki jest, że jest jakby na 6 dni, a trenuję 4? A on dlatego, że chciałem jakby wszystkie te ćwiczenia, które tutaj mam, ułożyć tak w planie, żeby mieć na wszystkie energię, siłę. I też biorę pod uwagę to, że możliwe, że po prostu jak będzie więcej czasu wolnego, no to będę mógł trenować po prostu więcej niż 4 razy w tygodniu. Niemniej jednak można tak zrobić, nie trzeba zawsze planu treningowego układać, biorąc pod uwagę cały tydzień. Nie możemy wziąć po prostu pod uwagę więcej czasu. Jak widzicie, ta objętość tego planu nie jest jakoś duża, jest taka powiedzmy umiarkowana. Na wszystkie partie starałem się wrzucić około od 10 do 16 powiedzmy serii, czyli po prostu żeby utrzymywać się w takiej objętości minimalnej, efektywnej i z czasem po prostu tą objętość będę sobie zwiększał, czy na tym planie jeszcze, czy z kolejnym planem, ale chciałem sobie to po prostu uregulować, dlatego że przez ostatnie powiedzmy miesiące, a można powiedzieć, że lata trenowałem po prostu tak na wyczucie, a teraz chciałem mieć tak, żeby mieć jakąś ustaloną ilość serii na dane partie, tak żeby móc właśnie sobie powoli progresować. No i tutaj po kolei omówimy sobie każdy dzień na szybko, więc push 1 jest to wyciskanie sztangi leżąc, 3 serie wyciskanie hantli siedząc, 3 serie prostowanie siedząc, tu jest prostowanie nóg siedząc i tu jest źle, jeszcze raz. Ok, więc pierwszy dzień, czyli push 1, wyciskanie sztangi leżąc, wyciskanie hantli siedząc, za kroki, prostowanie siedząc, to oczywiście na czworogłowe, wyciskanie na maszynie na barki, wznosy bokiem, maszyna francuz, hantlem jednorącz. I tutaj po kolei, jeżeli chodzi o wyciskanie sztangi leżąc, albo inaczej, może zacznę od czegoś innego. Dlaczego są 3 serie, a nie na przykład 3 razy ileś tam powtórzeń? Ano dlatego, że jeżeli chodzi o powtórzenia, to ja się trzymam po prostu skali RIR, czyli nie mam czegoś takiego, że mam ustalone z góry powtórzenia i ciężary,
tylko jest to bardziej autoregulowane. Czyli jeżeli czuję danego dnia, że mam ochotę i siłę na duże ciężary, no to wtedy dźwigam na powiedzmy od 5 do 7 powtórzeń do 8, a jeżeli mam taki dzień, że czuję się zajechany, nie mam siły, no to sobie bardziej pompuję. W każdym razie staram się, żeby każda seria właśnie była wykonywana w tym RIR na poziomie maksymalnie 2-3, czyli mam powiedzmy 2-3 powtórzenia w zapasie. Często w ostatniej serii dochodzę blisko upadku, czyli mam powiedzmy 1 powtórzenie w zapasie. No i tu mamy 2 podstawowe wzorce, jak chodzi o wyciskanie, czyli wyciskanie pionowe i poziome. Następnie mamy zakroki i prostowanie siedząc. Przy zakrokach to, co ja mogę wam powiedzieć, jakiś taki tip dać, no to ja je robię powiedzmy bardziej na pośladki i żeby to zrobić, to po prostu bardziej pochylam się ciężarem do przodu, czyli nie jestem prosto, tylko jestem po prostu pochylony bliżej tej nogi. No i to oczywiście wiadomo, musicie brać pod uwagę, że ja mam zerwane więzadło i ja po prostu wzmacniam jeszcze te nogi, ale idzie to coraz lepiej. Co was może zdziwić, to to, że na przykład wyciskanie na maszynie na barki jest po tych, po nogach, nie? I tak samo te wznosy i francuz. I też robię to specjalnie po to, żeby po prostu ta góra trochę odpoczęła. Żeby ci po dwóch już wyciskaniach na klatę i na barki, i to są ciężkie wyciskania, bo to są obydwa wyciskania no, z wolnym ciężarem i powiedzmy no, dosyć intensywne i na układ nerwowy wpływające, to ja po prostu lubię mieć taką przerwę powiedzmy w trakcie treningu, żeby dana partia trochę sobie odpoczęła, żeby trochę pompa z niej zeszła. No i wtedy właśnie jak zrobię te nogi i wrócę do tych barków, no to one są powiedzmy lepiej zregenerowane, niż jakbym od razu robił te barki po kolejnym wyciskaniu na barki. I tutaj jak widzicie właśnie mam 6 serii na wyciskanie na barki, dlatego że chciałem wrzucić po prostu jednego dnia wyciskania na bary, bo potem już ich nie będzie po prostu i nic już nie będzie naprzód barku, oczywiście nie licząc wyciskań na klatę, które angażują przód barku. No i oczywiście potem mamy wznosy bokiem na maszynie i francuz hantlem jednorącz. Ogólnie na łapy tak naprawdę mam dosyć mało, bo mam 9 serii w skali 1,5 tygodnia, czyli powiedzmy, że jest to 6 serii w skali tygodnia, ale ja ogólnie raz, że łap nie lubię robić, a dwa, że i tak dla mnie to jest dosyć sporo, bo ja przez długi czas w ogóle rąk nie robiłem, więc ja nie potrzebuję za dużo na te łapy po prostu, żeby je w jakiś sposób zaangażować. Następnie mamy pull 1, jest to martwy ciąg, 2 serie, prostowanie goleni przy ścianie, podciąganie na drążku, przyciąganie na maszynie siedząc, tył barku na maszynie, uginanie hantli stojąc i brzuch. I tutaj i tu od początku, martwy ciąg, są tylko 2 serie, dlatego że ja po prostu, dla mnie martwy ciąg jest mega obciążający dla układu nerwowego. Ja nie jestem w stanie się zregenerować, robiąc powiedzmy 3 czy 4 serie robocze takie ciężkie. Oczywiście teraz, wiadomo, że może teraz jak wrócę do tych regularnych treningów, bo w tym roku po prostu, no powiem wam szczerze, no w tym roku wypadało mi, że trenowałem średnio 2-3 razy w tygodniu, teraz od paru tygodni powiedzmy trenuję 4 razy w tygodniu, więc wiecie, jakby muszę po prostu wrócić na ten taki swój powiedzmy normalny poziom, bo po prostu mam załóżmy trochę spadki, jeżeli chodzi o taki poziom wytrenowania, więc dla mnie teraz te 2 serie martwego ciągu to są wystarczające. No i oczywiście martwy ciąg robię w siłowym zakresie, powiedzmy max 5 powtórzeń, nie? I tak się będę starał robić i to jest ćwiczenie, gdzie ten ciężar jest dosyć stały, czyli po prostu będę zwiększał co trening, jak będę robił te ciągi, ten ciężar na spokojnie. No dzisiaj właśnie na treningu poszło w pierwszej serii 8 razy 140 drugi 4 razy 180 i 3 razy 180 kilogramów. No i to były tak naprawdę moje trzecie ciągi w ciągu pół roku. W sensie pół roku w ogóle nie robiłem martwego około właśnie przez to więzadło i teraz robiłem trzeci raz, odkąd właśnie powiedzmy wróciłem na takie właściwe tory trenowania. Następnie właśnie mamy prostowanie goleni przy ścianie, to ćwiczenie pokazywałem na filmie a propos tytanowych kolan, to jest nam wzmocnienie po prostu goleni. Następnie jest podciąganie na drążku, 2 serie. Tutaj myślę, że szybko zwiększę, dlatego że moim celem w następnym roku właśnie jest między innymi podciągnąć się 20 razy na drążku. To jest jedyny cel, który wam zdradzę, jaki mam treningowy, to właśnie, że chciałbym 20 razy na drążku się podciągnąć, najlepiej nachwytem szeroko, takich pełnych, bez oszukania, bez skippingu żadnego. Myślę, że to będzie bardzo fajny wynik w momencie, gdy ważę no, około 100 kg.
Następnie mamy przyciąganie na maszynie siedzą, to jest to przyciąganie na plecy, już tutaj nie robisz żadnego wielostawu, no bo powiedzmy po tym martwym to ten prostownik jest zajechany, więc wolę coś izolowanego. Następnie tył barku na maszynie, uginanie handli stoją, to wiadomo, i brzuch 4 serii, tutaj na brzuch robię w zależności, w sensie staram się zawsze, żeby było tak, że na każdym treningu jak mam brzuch, to żebym robił coś innego. Czyli przykładowo na jednym treningu robię typowo prosty brzucha, na drugim treningu robię typowo skośne brzucha, a na trzecim robię typowo taką pracę głęboką, powiedzmy core, czy jakieś planki, czy jakieś inne ćwiczenia właśnie wzmacniające te mięśnie głębokie. Następnie mamy push 2, przysiad ze sztangą, hip thruster, wyciskanie hantli na skosie, rozpiętki, wznosy bokiem, hammer francuz klasyczny, wspięcia stojąc. I tutaj no, jak chodzi o przysiady, to tak naprawdę dopiero zaczynam, teraz robiłem z 60 kg sztangą, no ale to tak jak właśnie powiedziałem, no ja muszę sobie powoli to progresować po prostu, żeby wzmacniać to kolano. Jeżeli chodzi o hip thrusty, to robię je na Smithie, bardzo dobrze mi wchodzą, wygodne są, nie mam też za bardzo ławki na siłowni takiej, żeby była odpowiednia wysokość i po prostu jest niewygodnie to robić z wolnym ciężarem, więc to po prostu robię na Smithie i nie widzę tutaj jakby problemu. I hip thrusty robię w miarę z normalnym ciężarem mimo tego kolana. No i następnie mamy znowu klatę, to jest powiedzmy dla mnie taki dzień klaty, bo tu mam wyjątkowo 5 serii, nie? I to jest już sporo. I tu jeżeli chodzi o wyciskanie i rozpiętki, to wszystkie serie robię praktycznie no, do załamania. Mam dosłownie jedno, może dwa powtórzenia w zapasie, no bo dlatego, że też jest mało tych serii, to po prostu w ogóle jakby w większości tych ćwiczeń, jakby przez to, że jest mała objętość, to ta intensywność, jakby dbam o to, nie? Też właśnie chciałem coś takiego zrobić, że nie mieć, wiecie, nasrane nie wiadomo ile objętości serii i potem zrobić tak, że połowa ich nie będzie efektywna. A tak to ja wiem, że mam do zrobienia tylko tyle, to skupiam się po prostu na tym, żeby to zrobić i póki co jest to w zupełności wystarczające. No wznosy bokiem na hammerze, francuz to nie ma co tutaj tłumaczyć i wspięcia stojąc. Powiem wam, że boję się jak moje łydki będą wyglądały za parę miesięcy, bo ja mam ogólnie gena do łydek i one mi po prostu rosną od chodzenia, a przez to, że teraz właśnie miałem tą kontuzję, no to te łydki zacząłem robić, jeszcze golenie zacząłem robić w ogóle pierwszy raz w życiu, to myślę, że po prostu te łydki mogą urosnąć trochę i będą dużo większe od łapy. Już są zresztą, jak chodzi o obwód, ale no, będą pewnie większe. No i następnie mamy pull 2 i tutaj właśnie można kogoś to zmienić, bo mam sanki jako pierwsze, a sanki to jest takie ćwiczenie, że jednak mocno, no jest taki pushowo-pullowy, ciężko powiedzieć, dlatego, że no pracują praktycznie całe nogi, a w momencie, gdy robię sanki, no to czuję całe czwórki, dupę, dwójki, no ogólnie zajebiste jest to ćwiczenie, mało na której siłowni można to zrobić, w sensie mało na której siłowni są sanki, ale naprawdę mega polecam, fajne też takie wydolnościowe ćwiczenie, to jest ćwiczenie, po którym mam najwyższe tętno ze wszystkich tutaj, nie, po martwym ciągu nie mam takiego jak po sankach, ostatnio dosłownie zegarek mi pokazał, że miałem około 170 po skończeniu ostatniej serii, która była dosłownie do załamania. Dosłownie było tak, że nie byłem w stanie już nawet o centymetr odepnąć tych sanek, tylko po prostu w miejscu stałem. I to robię zazwyczaj w super serii z prostowaniem goleni na maszynie, żeby po prostu nie tracić czasu, no bo to też jest, wiecie, to jest ćwiczenie, które w ogóle nie jest wymagające z kolei, więc mogę sobie je zrobić nawet jak jestem totalnie zajechany. I mam tu znowu podciąganie na drążku i jak widzicie w tym planie mam podciąganie na drążku na każdym treningu, no ale to właśnie też dlatego, no że właśnie chcę zrobić te 20 podciągnięć naraz, więc no muszę po prostu robić ten ruch, żeby się go nauczyć, a poza tym jest to bardzo dobre po prostu ćwiczenie tak ogólnorozwojowe. Następnie mam znowu przyciąganie na maszynie siedząc, czyli to znowu jest na plecy, poziome przyciąganie, poziome wiosło, następnie jest RDL. I tutaj ja z ciężarem tak naprawdę nie szaleję, nigdy nie czułem ciężkich RDL-i. Zawsze mi wchodziły na prostownik i nie widziałem sensu, także ja przy tym RDL naprawdę mam stosunkowo mały ciężar, ale bardzo dobrze czuję zarówno dwójki jak i pośladki, na tym staram się skupić. No i znowu mam tył barku na bramie, uginanie młotkowe i brzuch. I mamy push trzeci, w którym mamy wyciskanie, a przepraszam, tu też mamy 5 serii na klatę, to już mi się pomyliło. Więc to tylko jeden dzień nie jest hipertroficzna klata, reszta już jest. I tu mamy znowu wyciskanie sztangi leżąc,
wyciskanie na maszynie na klatę, wyciskanie sobie więc na nogi, odwodzenie, wznosy hantli bokiem, prostowanie na wyciągu jednoręcznym, prostowanie podchwytem i wspięcia siedząc. Wyciskanie sztangi leżąc tutaj znowu, jakby to samo co w tamtym, po prostu jak się czuję, to tak robię. Na wyciskaniu sztangi też mi zależy, żeby poprawić wyniki. Jest to też ćwiczenie, które naprawdę mam wrażenie, że z każdym rokiem coraz lepiej czuję, a teraz już w ogóle mógłbym robić na treningu samo wyciskanie sztangi i bym zajebiście czuł klatę, nie? Po prostu mega mi dobrze to wchodzi. Potem wyciskanie na maszynie na klatę to zazwyczaj robię na hamerze jakimś albo ze skosem dodatnim, albo ujemnym. Ujemnym to trochę rzadziej, bo nie czuję tego. Albo też na płaskiej, nie? I jakby powtarzam ten ruch, nie widzę problemu. Potem mamy wyciskanie na nogi. I no tutaj po prostu jest zwykła taka, wiecie, maszyna, my mamy akurat coś takiego, że odpycha się platformę, że odpycham fotel od platformy, nie na odwrót. Nie, to nie jest ta maszyna, że się leży prawie i się do góry wyciska, tylko jakby wiecie o co chodzi, że w poziomie jestem. I tutaj staram się robić pełny zakres ruchu i no mówię znowu, z ciężarem nie szaleję, tylko sobie powoli progresuję. Następnie mamy odwodzenie. I tutaj już różnie robię, czy na maszynie, czy jakieś stojąc, bardzo różnie, no ale na pośladek, dlatego że ten pośladek muszę wzmocnić. Wznosy bokiem znowu mamy, prostowanie na wyciągu jednoręcz, prostowanie podchwytem i tutaj tak naprawdę jedno i drugie robię jednoręcz, bo po prostu zajebiście to dobrze czuję. To są dwa ćwiczenia, które najlepiej chyba czuję na triceps, tak stricte, czyli właśnie prostowanie stojąc kabla. W sensie łapię za wiecie tą końcówkę, tą okrągłą i robię takie prostowanie. No i prostowanie podchwytem to już z rączką wyciągu. I tutaj wiele osób mówi, że na przykład to jest złe ćwiczenie, bo na przykład chwyt jest słabszy przy tym i nie ma sensu go robić. Ale no nie wiem, ja po prostu tutaj stawiam w pełni na czucie i jeżeli robię nachwytem, to czuję ok ten triceps, a jak robię podchwytem, to czuję w kurwę ten triceps, nie? Więc po prostu, jakby sumi, pozwijcie mnie. No i wspięcia siedząc, dlatego że wtedy były stojąc, to teraz są siedząc, czyli tak, że pracowała cała łydka. I to stosunkowo mało jest na te łydki, bo to jest tylko 6 serii w skali no, 1,5 tygodnia, no i plus te golenie. Ale tu też właśnie będą ćwiczenia ogólnie, w których będę tą objętość zwiększał. No i na koniec mamy pól trzeci. I mamy pociąganie na drążku, wiosłowanie hantlem, czyli już mam tutaj jakby jedyne tak naprawdę wiosłowanie ciężkie, jakie mam w planie i tylko dwie serie. Face pull, 3 serie i face pull to jest dla mnie ćwiczenie nie stricte na tył barku, bo to według mnie jest średnie ćwiczenie na tył barku, ale jest to bardzo dobre ćwiczenie, jeżeli chodzi o jakby tylnią, no jakby grzbiet po prostu, bo to chodzi o barki, o obłe, o rotatory też, bo właśnie mamy tą rotację, to też to sobie wykorzystuję, kaptur, także po prostu lubię to ćwiczenie robić, fajnie je czuję. Następnie uginanie nóg leżąc, ja to robię jedno nóż, bo tu znowu miałem kontuzję, więc jakby zarówno prostowanie nóg siedząc, jak i uginanie nóg robię zawsze jedno nóż, zaczynając od tej nogi kontuzjowanej w taki sposób, że tą kontuzjowaną robię powiedzmy blisko dyskomfortu mocnego, a tą drugą robię tyle samo co pierwszą, co zazwyczaj jest po prostu czymś takim, że mogę na telefonie siedzieć równie dobrze i jakby nic nie czuję. No ale nie mogę, wiecie, nogi, która jest zdrowa i sprawna, obciążyć jeszcze bardziej, bo jeszcze bardziej to spowoduje nierówność między tymi nogami, więc nie mogę takich rzeczy robić. No i mam tu uginanie w skróconej, wydłużonej pozycji na biceps. No i tutaj, tak jak nazwa wskazuje, no robię po prostu jakieś ćwiczenie, gdzie mam wydłużoną pozycję na biceps, czyli na przykład uginanie hantli leżąc na ławce skośnej, tak żeby ten łokieć był cofnięty do tyłu, żeby ten biceps był rozciągnięty i w skróconej pozycji, czyli na przykład czy modlitewnik, czy herkulesy, czy coś takiego, gdzie ten biceps jest skrócony i znowu brzuch. I tu jeżeli chodzi właśnie o progresowanie na tym planie, no to zobaczę jeszcze jak to będzie wyglądało, bo jeżeli zwiększę częstotliwość, to nie będę zwiększał objętości. Bo to wiecie, jakby zwiększenie częstotliwości z automatu mi tutaj zwiększa objętość, więc tego nie będę robił, ale jeżeli okaże się, że jednak trenuję po prostu 4 razy w tygodniu, tak będę wiedział, że więcej nie wyrobię,
no to po prostu zacznę zwiększać serię w tych ćwiczeniach. Najpierw będę zacznę zwiększać przy izolacjach i po prostu przy tych ćwiczeniach, gdzie najmniej jakby czuję, że to jest obciążenie dla mnie. No, czyli wiecie, na przykład tył barku, właśnie łydki, nie wiem, środkowy akton barku. To są ćwiczenia, gdzie mogę spokojnie dodać 2-3 serie za, nie wiem, parę tygodni i nie będę miał problemu z regeneracją, nie wpłynie to na jakby czy mój układ nerwowy, czy cokolwiek. A jeżeli chodzi o ćwiczenia wielostałowe, to będę zwiększał tak naprawdę tą objętość w momencie, gdy po prostu siła mi przestanie iść i nie będę miał progresu. Czyli na przykład jak w martwym ciągu będę robił te 2 serie i będę cały czas notował progres, to nie będę tego zwiększał. Ale jeżeli się okaże, że przez, wiecie, kilka tygodni, na przykład powtarzam ten sam ciężar, tyle samo powtórzeń, nie jestem w stanie tego przebić, no to będę wiedział, że to jest czas, żeby zwiększyć tą objętość. I to zrobię. Że tak wyglądało to omówienie mojego planu treningowego. Mówię, jeżeli komuś to jakoś pomoże, to bardzo się cieszę. Nie polecam krać tego planu. W sensie, jak ktoś chce, to spoko, na własną odpowiedzialność, nie? Tyle mogę powiedzieć, że jest to plan dosyć taki zbilansowany. Nie ma tutaj za bardzo priorytetu na nic, może prócz klatki piersiowej. Tak patrząc na objętość generalnie, to tutaj chyba najwięcej obrywa mimo wszystko klatka piersiowa. No. Także tak.